Dobry wieczór, witam wszystkich. Dzisiaj druga część naszego webinaru poświęconego Google Cloudowi. Chciałbym zacząć znowu od ankiety, a mianowicie nie wiem, czy wszyscy, którzy dzisiaj biorą udział w tym webinarze, też brali udział w pierwszej części, dlatego taka mała ankieta, żeby się zorientować. No jeszcze momencik może co do tego głosu, znaczy co do ankiety i zaraz przejdę do. Okej, widzę, że głosowanie tak już powoli zwolniło. Tak, widzę, że większość uczestników była na pierwszej części, natomiast nie wszyscy, także może pierwszy projekt, który chciałbym omówić, będzie taki jeszcze raz przypominający podstawowe rzeczy dotyczące Pocket Coda i ale tak sobie powolutku przejdziemy. No to tak. Dobrze. Czy widać teraz mój tablet? Tak, echo jest, no przepraszam, coś tu jeszcze jednak, mikrofon już mam niby lepszy, także działa, natomiast tym pogłosem walczyliśmy, ale coś tam jednak się jeszcze pojawia, jest mały kłopot. Ale mam nadzieję, że to jakoś nam mocno nie utrudni pracy. Ok, możemy przejść do projektu. Czy widać tablet? OK. W takim razie sama aplikacja Pocket Code jest bardzo podobna do Scratcha, jest coraz bardziej właściwie można powiedzieć Scratcho-podobna, ponieważ autorzy starają się ułatwić w ten sposób to projektowanie, programowanie, że chcą do tak dobrze znanego narzędzia to swoje dzieło zbliżyć. Sama aplikacja jest darmowa, można ściągnąć ją ze sklepu Play'a. Składa się z dwóch części, z samego Pocket Coda oraz takiej aplikacji służącej do rysowania Pocket Pie. Tutaj widzimy teraz na ekranie
już wejdziemy do samego Pocket Cola, pierwsza strona. Kiedy chcemy zacząć programowanie, naciskamy ten przycisk nowy projekt. Tutaj mamy okno, które pozwala nam wpisać nazwę programu i skorzystać z dwóch opcji. Albo tworzymy pusty program, albo przykładowy program, to znaczy coś gotowego już, co pozwoli nam rozpocząć, modyfikować jakiś tam stworzony projekt. Ale tworzymy swój. Chciałbym, żeby ten pierwszy projekt to był taka gra, którą kiedyś robiliśmy w Adventorze, która gdzieś tam jest na ich stronie, polegająca na tym, że tam to było o krecie, to znaczy, że pojawia się, naszym zadaniem jest trafić tego kretu. On pojawia się losowo w jakichś tam dziurach, wychodzi z ziemi. My teraz zrobimy to troszeczkę inaczej, może w kosmosie, więc może nazwijmy to złap mnie. Wpisuję tutaj nazwę. Ładnie. Chcę otworzyć pusty program, ok. Może tym razem zrobimy sobie orientację poziomą, ok. I pojawia się na razie tylko jeden element. W ogóle mamy elementy podzielone na dwa rodzaje, na tła oraz na obiekty. Podobnie jak w Scratchu, tła to są inaczej sceny, natomiast obiekty to są duszki. I możemy wybrać sobie jakieś tło, skoro chcemy, żeby to było w kosmosie na przykład, to wybierzemy sobie jakieś tło, czyli tutaj klikamy w tło i mamy napisane, że żeby dodać jakieś tło, musimy nacisnąć plus. Teraz z kolei mamy cztery możliwości, albo narysujemy swój własny obraz samodzielnie, właśnie w tym takim pańcie, ewentualnie możemy wybrać obraz ze swojego tabletu albo zrobić zdjęcie. Wybieram bibliotekę. I tutaj też taka uwaga. Ostatnio mówiłem, że można działać z Pocket Codem w każdych warunkach, nie potrzebujemy internetu. Natomiast niedawno zauważyłem, że jednak to jest prawda, natomiast z jednym drobnym wyjątkiem. Jeżeli chcemy pobrać z biblioteki jakieś materiały, to do tego potrzebujemy jednak internetu. Więc klikam tutaj w bibliotekę, wybieram interesujące mnie tło. Teraz ustawiłem na poziomy, więc wybieram na przykład, może być takie tło. Ktoś mi się przywiesił internet, moment. Coś się resetuje, moment. Wybrałem, pojawia się informacja o tym, że jest pobierane. O, już mamy to tło. Jeżeli chcę przetestować, jak to tło wygląda, naciskam tutaj na dole trójkącik. On jest akurat tutaj przykryty, na tym ekranie nie widać dokładnie. Natomiast tutaj w tym miejscu znajduje się, jeśli go dotknę, to pojawia się, o, tak będzie wyglądał. Będzie wyglądała nasza gra. Jeżeli nie podoba mi się to, że jest za mały ten obraz, chciałbym go rozciągnąć na cały, to możemy to zrobić już za pomocą programu, więc wracam. Tutaj naciskam na to, że chcę wrócić i wychodzę jeden poziom wyżej za pomocą tej kieszeni i piszę w takim razie, że chcę, żeby
ten obraz był większy, a zatem kiedy program zostanie uruchomiony, co ma się stać? Mamy zwiększyć rozmiar tego ekranu, czyli ustaw rozmiar na. Wkładamy tak samo jak w Scratchu z puzzli. I tutaj automatycznie wskoczyła 60%. Natomiast mogę to zmienić na przykład 150%. OK. Przetestuję. No, widzimy, że ładnie pokrywa mi cały ekran. Zatem wracam do poprzedniego widoku. I jeżeli chodzi o ekran, z nim nic więcej nie będę robił, więc tak mogę go zostawić. Żeby dodać teraz duszki, to muszę znowu wrócić do tej początkowego ekranu danego projektu. Tutaj, gdzie mam tła i obiekty, i dodaję obiekt. Plusik. I w tym momencie pyta mnie, skąd chcę ściągnąć obiekt. Ja znowu wezmę coś z biblioteki. A zatem muszę wybrać coś. Może zamiast tego kreta, który był w Inventorze, weźmiemy sobie jakiegoś stwora. Na przykład może być pingwin, albo panda, albo ten słonik jakiś, może nie będzie pingwin. Mogę zmienić jego nazwę, a mogę zostawić taką, jak jest proponowana, ale może zmienię na pingwin i zatwierdzam. OK. Jeśli znowu przetestuję, widzę, że mam tego pingwina już tutaj gdzieś w kosmosie. Na razie wracamy. Jeszcze przydałoby się jakieś miejsce, o których on będzie mógł latać. A zatem możemy zrobić tak, że teraz stworzę takiego duszka, który będzie planetą, na którą pingwin poleci. Na razie stworzę jedną, potem będzie tak, że będzie kilka ich i między tymi planetami będzie kursował. A zatem znowu pobieram jeszcze jednego duszka. Ten duszek to będzie jakaś planeta, może tutaj ta. Tutaj ma nazwę Ziemia. Ja zmienię na planeta 1. I OK. Zatwierdzam. Zobaczę, jak to wygląda. Czyli znowu testuję. No nie, zdecydowanie jest za duża, ale mogę zmienić oczywiście tak jak poprzednim razem, a mianowicie za pomocą programu, żeby stworzyć jakieś skrypty dla planety. Naciskam ją, wybieram skrypty, no i oczywiście kiedy program startuje. No i teraz muszę doświadczalnie ustawiam rozmiar, przepraszam, zobaczymy, jak to wpisać, na przykład 10, czy nie będzie za mała. Zatwierdzam, OK. I testuję. No trochę przesadziłem, to zmienię jednak na 20%. Zmieniam na 20, OK. Jeszcze raz przetestuję. No, załóżmy, niech będzie. No i właśnie, gdzie ma być ta planeta? Może zrobimy tak, że jedna planeta będzie z lewej strony, ale może trochę niżej, druga będzie na środku, a trzecia z prawej strony. Zajmę się na razie tą jedną planetą, która będzie po lewej stronie. A zatem znowu wracam do naszego skryptu. Tak, na początku,
ta planeta ma być, właśnie przez cały czas, ma być po lewej stronie. Zatem naciskam ten plusik, który pozwala nam dodawać skrypty i wybieram z kategorii ruch, zaraz pierwszy. I tutaj też troszeczkę zależy od naszych urządzeń. Musimy doświadczalnie wybrać, jakie to mają być wartości. Wpisujemy X, Y. Dla tych, którzy nie słuchali ostatnio naszego webinaru, punkt 00 jest na środku ekranu, czyli jeżeli chcę, żeby było po lewej, to załóżmy, niech X będzie minus 800. Jeżeli chcemy, żeby było trochę niżej, to załóżmy Y, niech będzie minus 300. OK. I zobaczmy, gdzie ta planeta się pojawiła. No, niech będzie tam. OK. Mamy pierwszą planetę. Druga niech będzie na środku, a trzecia po prawej stronie. Mamy ustawioną wielkość, mamy ustawione miejsce tej pierwszej. Żeby nie trzeba było tworzyć wszystkiego jeszcze raz, możemy skopiować tę planetę i zobaczmy, że kiedy wyjdziemy do tego widoku podstawowego, ja jeszcze o jedno piętro wyżej, dwa piętra, tutaj gdzie mamy nasze obiekty, czyli mówiąc takim językiem skraczowym, nasze duszki, pojawiła się ta planeta. I teraz, jeśli nacisnę tą planetę, przepraszam, jeżeli do góry nacisnę trzy małe kropeczki, czy właściwie kwadraty, to pojawi się taka opcja kopiuj. Jeśli ją nacisnę, to program pyta mnie, co chcę skopiować. Ja chcę skopiować tę planetę, więc ją wybieram i naciskam na ten haczyk, do góry. I o, widzimy, pojawiła się druga wersja. Co ciekawe, wszystkie skrypty są też skopiowane, także nie kopiujemy tylko samego wyglądu, ale tak samo jak w Scratchu, całe jego oprogramowanie, wszystko też tutaj pojawia się w tej kopii. Ponieważ chciałbym, żeby były trzy takie duszki, to jeszcze raz to samo, kopiuj, co chcę skopiować, tą pierwszą planetę, chociaż druga jest taka sama, i zatwierdzam, OK, chcę kopiować. Teraz jeżeli, przepraszam, chciałbym zmienić nazwę, ponieważ to widzimy, mamy planeta kopia, planeta kopia pierwsza. Wybieram danego duszka, dany obiekt i naciskam znowu tutaj te kropki i pojawia się zmień nazwy obiektu. Naciskam to i zmienię nazwę na planeta druga. I naciskam OK. Widzimy, nazwa się zmieniła. Przechodzę o jeden poziom wyżej. Mam planeta pierwsza, planeta druga. I z tą nazwą też poradzimy sobie. Zmień nazwę obiektu. I zmieniamy planeta trzecia. I OK. Wracamy do naszych duszków. Czyli mamy planety. Aha, jeszcze musimy teraz ustawić ich lokalizację. Pierwsza niech zostanie tam, gdzie była. Druga. Wchodzimy w skrypty. No jedyne, co zmieniamy, to X, bo wysokość Y jest OK. X miało być na środku, więc zmieniamy na 0. Zatwierdzam. OK. Dobrze. Wychodzę o poziom wyżej. Jeszcze jeden poziom. I planeta trzecia. Wchodzę w skrypty. I tutaj też X zmieniam na zwykły 800 bez minusa, czyli usuwam minus. OK.
i przetestuję. O, świetnie. Mamy tutaj te trzy planety i nasz pingwinek, który jest na środkowej planecie. I teraz tak, na czym ma polegać nasze zadanie? Na tym, że załóżmy co sekundę, pingwin będzie pojawiał się w innym miejscu, na innej planecie, a naszym zadaniem będzie no, złapać go, trafić go. W takim razie zacznijmy od tego, żeby on cały czas losował, na której planecie ma się znaleźć. Wracamy do skryptu pingwina. Jesteśmy na razie w skrypcie planety, więc szukamy naszego pingwina. Jest skrypty. O, na razie jeszcze nic nie mamy. A zatem, kiedy rozpoczynamy, co ma się stać? On zawsze ma zmieniać miejsce. A zatem wybieramy pętlę zawsze. O, i zobaczmy, wracam teraz do tych osób, które no, pierwszy raz widzą to. Ta pętla no, niby jest podobna do Scratcha, też ma początek i koniec, z tym, że tam pamiętamy w Scratchu ta pętla ma kształt taki jakby podkowy, do której coś wrzucamy. Natomiast tutaj są takie dwa kluczki zawsze oraz koniec pętli. I to, co ma się powtarzać, będziemy wrzucali tutaj do tej pętli. A zatem, co ma się dziać? Zawsze ma być wylosowane miejsce, czy wylosowana planeta, na którą uda się nasz pingwin. A zatem musimy losować. W związku z tym, tutaj nie możemy losować bezpośrednio planety, ale domyślamy się, że możemy losować liczbę jakąś, na przykład z zakresu od 1 do 3. No i jedynka to będzie planeta pierwsza, dwójka planeta druga, trójka planeta trzecia. A zatem, do tego oczywiście służyć nam będzie jakaś zmienna, która będzie no, pomagała nam losować. Czyli, żeby stworzyć jakąś zmienną, wybieramy tutaj dane i musimy najpierw w ogóle tą zmienną stworzyć na początku, więc wybieram pierwszy bloczek, ustaw zmienną nowy na 1. Samo jakby powołanie do istnienia tej zmiennej damy na samym początku i tutaj oczywiście zmieniam nazwę, żeby to nie była nowa, tylko nazwijmy ją losowa. Losowa, może być losowa planeta. I OK. Tylko na co ma ustawić? Nie na jeden, tylko na jakąś losową liczbę. Klikam na tą jedynkę, która tutaj jest. Pojawia mi się taka możliwość wyboru różnych wartości. I tutaj mamy funkcje. W funkcjach mamy losowa. Z jakiego zakresu ma być? No właśnie od 1 do 3. I OK. Ustaw zmienną losowa. Na losowa od 1 do 3. No tak, skoro zostało coś wylosowane, co dalej ma się dziać? Teraz nasz pingwin musi wiedzieć, gdzie ma się znaleźć, na którą planetę ma lecieć. A zatem trzeba sprawdzić, jaka jest wartość tej zmiennej losowa planeta. Czyli sprawdzamy. Oczywiście w kontroli mamy warunki. Mamy to w przeciwnym razie albo zwykłe jeżeli. Ponieważ tutaj będą trzy możliwości,
więc korzystamy z tego pierwszego rozbudowanego bloczka. Jeżeli coś tam, to i w przeciwnym razie. I będziemy sprawdzali. Co mamy sprawdzić? Jeżeli nasza zmienna przyjmuje wartość 1, czyli tutaj w tym warunku musimy sprawdzić, jeżeli nasza zmienna jest oczywiście tutaj w danych, czyli zaglądamy do danych i mamy losowa planeta, na razie tam jest przypisana wartość 0, no ale to przed uruchomieniem programu tak jest. Co ma zrobić? Ma sprawdzić, czyli sprawdzić prawdziwość tego, czyli wartości logiczne, czy jest równe. Jeżeli losowa planeta równa się 1, to, i zaraz dopiszemy resztę, to co ma się stać, to nasz pingwin ma iść właśnie do tej planety. Jeżeli chodzi o to, że ma iść, jak się domyślamy, to jest ruch, czyli mamy iść do. Wybieramy do, wrzucamy tu w to miejsce. Na razie mamy ustawione dotknięta pozycja, ale jeżeli tutaj naciśniemy na ten napis, to pojawia się możliwość wyboru różnych obiektów i między innymi planeta pierwsza. Natomiast co w przeciwnym razie? Jeżeli nie zostanie wylosowana jedynka, no to powinniśmy sprawdzić, czy została wylosowana może dwójka. A zatem, podobnie jak przed chwilą, wybieramy, jeżeli to w przeciwnym razie. I podobnie, sprawdzamy, czy nasza zmienna ma wartość. Wybieramy z logiki znak równania. Czy ma wartość 2. OK. I co? Jeżeli ma wartość 2, to możemy znowu albo wziąć taki klocuszek, taki bloczek z zakładki tych niebieskich z ruchu, albo możemy go skopiować. Jeżeli raz nacisnę, to pojawia się takie okienko, i mogę skorzystać z kopiuj blok. Kopiuję ten blok i przeciągam w odpowiednie miejsce. O, co nisko zjechałem. Tutaj. Oczywiście zmieniam, że jeżeli wylosowałem dwójkę, to ma lecieć na planetę drugą. I jeszcze raz kopiuję. W przeciwnym razie, to znaczy jeżeli nie wylosowałem ani jedynki, ani dwójki, to ma lecieć na trójkę. I co dalej? Kiedy już sprawdzi i przesunie naszego pingwina w odpowiednie miejsce, to no, powinien tam zaczekać przez tę sekundę. Zatem w kontroli mamy też czekaj jedną sekundę. I przed zamknięciem pętli zawsze każemy mu czekać. Czyli co? Na początku programu wylosuje to miejsce, przesunie tam pingwina w wylosowane miejsce i będzie czekał sekundę i co dalej? I w sumie będzie nam to ustawiał zawsze. No ale my nie chcemy, żeby tak zawsze w to samo miejsce, więc właściwie możemy przeciągnąć ten blok. Żeby przeciągnąć, albo też możemy nacisnąć raz, pojawia się taka możliwość przenieść blok, albo inna możliwość, jeżeli przycisnę ten bloczek przez chwilę, tylko żeby nie w napis, tylko... Ojejku, znowu nie trafiłem. O, to jest podświetlony. I mogę go przeciągnąć w dowolne miejsce. I teraz będzie się losowało to nieustannie i za każdym razem będzie wybierał inne miejsce. Przetestujmy. O, tylko widzimy, że
on losuje różne miejsca, natomiast buzię ma akurat za planetą. Można by coś zrobić, żeby ta planeta go nie zasłaniała. Tutaj spróbujemy zrobić tak. Przede wszystkim mamy też pewne warstwy, tak jak i w Scratchu. Możemy zrobić to, żeby on był zawsze na wierzchu. A mianowicie, załóżmy po wylosowaniu, dajemy go na wierzch. Natomiast tutaj mamy, zdaje się, w ruchu na wierzch. W ruchu mamy na wierzch i każemy mu iść na wierzch. Spróbujemy teraz. O, jest na wierzchu na początku. Zobaczymy, czy będzie działać. Na pierwszej, drugiej planecie działa. Trzeciej na razie nie chce wylosować. O! I za trzecią się chowa. Nie wiem, dlaczego właśnie tak jest, czy jakiś pewnie błąd programu. Tutaj mówiłem ostatnio, że ten program jest bardzo intensywnie rozwijany i myślę, że ten błąd też za jakiś czas zniknie. Natomiast no, na razie tak się dzieje. Już ostatnio też to próbowałem coś tam robić, no ale myślę, że to jest kwestia jakiegoś czasu i zostanie to naprawione. Ale my możemy sobie jakoś inaczej z tym poradzić. Możemy zrobić tak, że ten pingwinek za każdym razem pójdzie do tej planety, którą wylosuje, ale będzie przesunięty ciut wyżej. A zatem wracamy do naszych skryptów. I tak, żeby tego nie robić za każdym razem, tego podnoszenia, to może już po wylosowaniu, zanim zacznie czekać, to tutaj będziemy mu kazali się przesunąć troszkę w górę. Zatem możemy zrobić tak, że w tym miejscu będziemy kazali mu zmienić Y o ileś. Czyli no zobaczymy, też tutaj trzeba doświadczalnie, o, w tym miejscu, przed czekaniem, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak będzie 200 na przykład. OK, testuję. No już lepiej, głowa wystaje ponad planetę, tak? Czyli zawsze go widać, nawet jak brzuszek jest schowany pod planetą, to i tak taką buźkę widać. No dobrze. Czyli mamy tego pingwinka, który losuje jakieś miejsce. No ale teraz naszym zadaniem będzie go złapać. A zatem wracamy do naszego skryptu. I jak sobie z tym poradzić? Co będzie naszym celem? Naszym celem będzie to, żeby dotknąć pingwina. Czyli kiedy dotkniemy pingwina, to później będą już punkty jakieś może naliczane, ale załóżmy takim pierwszym efektem będzie to, że tutaj możemy albo jakiś dźwięk wprowadzić, że jakieś urządzenie wyda, ale też mamy taką opcję, że urządzenie nam zawibruje za każdym razem, kiedy pingwin będzie złapany. Czyli tak, kiedy ma się to wydarzyć? Wtedy, kiedy nasz pingwin będzie dotknięty. Zobaczmy w wydarzeniach. Mamy też taką opcję, kiedy naciśnięto. Czyli kiedy ten duszek, ten obiekt zostanie naciśnięty. Wezmę to i przesuwam na sam koniec, żeby niczego tutaj nie rozerwać z naszego skryptu. I kiedy naciśnięto, co ma się wydarzyć? Ma nasze urządzenie zawibrować. To jest, zdaje się, też w ruchu. Tak, zobaczmy. W ruchu mamy tutaj wibruj przez 1 sekundę. No takiego długiego czasu to może byłoby przesadnie. Ale możemy to zmienić na
załóżmy 1/10 sekundy. Tutaj widzimy, że mamy, tak jak to jest w Stanach i w wielu krajach europejskich, zamiast przecinka kropka, zmieniamy na 0.1. OK. No i znowu, ja uwielbiam testować, więc znowu przetestuję. O. Tylko jest teraz coś takiego, że jak jest w jednym miejscu, to ja mogę wielokrotnie nacisnąć i gdyby tutaj były punkty, te punkty bym tak sobie nabijał. Jak uniknąć takiej możliwości? Ja wymyśliłem, ja myśliłem ostatnio, że można by na przykład ukryć w tym momencie naszego pingwina, jeżeli zostanie trafiony. A zatem, jeżeli jest trafiony, niech tutaj przez tą 1/10 sekundy zawibruje, a następnie ukryjemy go, żeby nie było możliwości drugi raz go dotykać. Zatem z wyglądu bierzemy tutaj funkcję ukryj. Czyli kiedy... Oj, przeskoczyło. Kiedy jest naciśnięty, niech, no może tak być, niech zostanie ukryty i niech wibruje przez 1/10 sekundy. No tak, ale jeżeli ukrywamy, o tym też zawsze trzeba pamiętać, jeżeli w jakimkolwiek miejscu programu ukrywamy duszka, to musi być też inne miejsce, gdzie go pokazujemy. Kiedy byśmy musieli go pokazać? Może najpierw wezmę ten bloczek, czyli z wyglądu pokaż. No i teraz pomyślę, gdzie go wstawić. No pewnie tak, skoro tutaj mamy losowanie, to losujemy miejsce, on idzie w jakieś miejsce, staje nad wybraną planetą, no i może wtedy, kiedy już wie, gdzie ma być, gdzie jest ustawione gdzieś tam w programie miejsce, gdzie ma się pokazać, to w tym miejscu go wstawimy przed czekaniem. OK, i znowu spróbuję, żeby to zadziałało. No tak, widzimy, że kiedy go trafię, to on od razu znika. Dość często losuje to miejsce. Dobrze, ale widzimy, że losuje różne miejsca. I znika wtedy, kiedy zostaje trafiony. Co dalej? Możemy teraz zrobić naliczanie punktów. Czyli znowu, żeby naliczać punkty, musimy mieć jakąś zmienną. A zatem możemy zrobić tak, że na początku programu dodamy jakąś zmienną. Czyli wybieramy dane, utwórz zmienną, przeciągamy na sam początek, jeszcze przed pętlę zawsze i zmieniamy nazwę, nie losowa planeta, ale nowy i wpisujemy nazwę punkty. OK. I na początku oczywiście ustawiamy punkty na 0. OK. I teraz co ma się zdarzyć? Za każdym razem, kiedy naciśnięto ukryj, kiedy naciśnięto pingwina, ma być ukryty, ma zawibrować, ale też punkty mają się zmienić o 1. Zatem z danych bierzemy zmienną punkty o 1. Przeciągamy oczywiście w odpowiednie miejsce. O, tutaj. I program będzie działał. Natomiast na razie tych punktów nie będzie widać. Zatem będziemy musieli je gdzieś pokazać. Natomiast, tak, może jeszcze raz tylko przetestuję. Tutaj no albo by trzeba zacząć mierzyć i zobaczyć, jakie to jest miejsce, bo jest taka wada, że tutaj wybrałem taki bardzo ciemny ekran,
a jednocześnie, jeżeli chodzi o pokazanie tej zmiennej, na razie nie ma możliwości zmienienia koloru. Ona jest po prostu czarną czcionką pisana. Gdzieś tam widziałem, że ktoś proponował, żeby była możliwość pisania różnymi kolorami czcionek, ale na razie takiej opcji nie ma, więc no. Więc będziemy musieli jakoś albo znaleźć miejsce, albo ja sobie poradziłem jeszcze w inny sposób, w jakimś programie. Można w jakimś konkretnym miejscu stworzyć jakiegoś jasnego duszka. I na tym duszku będą pokazywane punkty. Zatem tutaj widzę, że miałem coś jeszcze raz, ale nie wiem, w którym miejscu była ta informacja i co ewentualnie mam tu żyć. Może spróbuję na razie trafić z tą zmienną na tą planetę. A zatem, od razu może na początku, żeby ta zmienna się pokazała. Żeby pokazać zmienną, tutaj mamy danych, ten trzeci kloczek od góry, pokaż zmienną i jest informacja o tym, gdzie ma być ta zmienna i w którym miejscu. Tak, na razie mamy też zmienną punkty w punkcie 100. 200. No zobaczymy, gdzie to w ogóle jest. Więc uruchamiam program. A jest, coś tam widać. Może słabo. Te czcionka też, no niestety nie można jej zrobić większe. Ona być może za jakiś czas coś to zostanie zmienione. Natomiast na razie jest taka. No i inaczej się nie da na razie. Tutaj ewentualnie mogę sobie pomóc troszeczkę. Chociaż też bardziej na wyczucie. Jeżeli cofnę, będę się z tego wyjść, nie wiem, czy Państwo zauważyli, mamy po prawej stronie pokaż osie. Co prawda niewiele nam to pewnie powie, bo tutaj jedynie mam informację, taka czcionka super mała, że w środku jest 0, a do góry jest 800. No, czyli tutaj ta planeta na środku u mnie to będzie miała pewnie z 400, jeżeli chodzi o Y, natomiast na środku, czyli 0. I spróbuję tak ją ustawić właśnie, żeby była 0 na 400. Więc cofam się i wybieram, żeby zmienna pokazała się tam, gdzie X wynosi 0, a Y 400. OK i przetestuję. No jest, jak ładnie udało się trafić. No dobrze, i teraz staram się trafić pingwina. Widzimy, że punkty są naliczane. No w miarę łatwo jest go trafić. No dobrze mi idzie, wyjątkowo. Natomiast możemy jeszcze zrobić teraz tak. A co zrobić, gdyby się okazało, że nie trafię, że będę chciał dotknąć ekranu, ale nie trafię w pingwina, no żeby wtedy jednak tych punktów mi nie naliczał. Możemy zrobić innego bloczka. Zobaczmy w wydarzeniach. Mamy też taki bloczek, kiedy dotknięto ekranu. Co? Wtedy, kiedy dotknięto ekranu, czyli załóżmy, że ja nie trafię w tego pingwina, żeby na przykład odjąć jeden punkt. A zatem wybieram to. Przeciągam znowu gdzieś tam. Ojej, coś mi uciekło. Chyba jestem na końcu. Przeciągam na koniec. I kiedy dotknięto ekranu, będę chciał odejmować punkty, czyli wchodzę w danych, zmień zmienną punkty. Skoczyłem. Zmień zmienną punkty o minus 1.
czyli wpisuję minus 1. I zatwierdzam. OK. I przetestuję. Zobaczymy, co się będzie działo. O, nie trafiłem, jest minus 1, a jak trafię, to mi nie nalicza punktów. Dlaczego? Chociaż tak dobrze mi idzie. Nie nalicza punktów, znaczy nalicza niby, natomiast ta funkcja, że kiedy dotknięto ekranu, to odejmuje punkty, nie sprawdza, gdzie ja dotykam ekranu. To znaczy, czy ja dotknę na pingwinie, czy nie na pingwinie, to on i tak odejmuje punkty. W takim razie trzeba by zmienić w naszym skrypcie taką rzecz, że ponieważ za każdym dotknięciem ekranu i tak stracę jeden punkt, no to by zyskiwać punkty, to powinienem zmieniać zmienną nie o jeden, tylko trafiając pingwina powinienem zmieniać o dwa punkty. Bo jeden będzie stracony na to, że dotknąłem ekranu w ogóle, a drugi będzie takim dodatkowym punkciem. No dobrze. Tutaj wydaje się, że ten program teraz powinien działać, więc taki mały test tylko. Tak, tutaj zyskuję punkty, a teraz trafiłem kilka razy tak po prostu w ekran i te punkty tracę. Czyli program działa. I tutaj chciałbym teraz pokazać coś, o czym ostatnio zdaje się nie mówiłem, a mianowicie kolejne poziomy. Gdybym chciał zrobić jakiś kolejny etap tej gry, to jak to zrobić? A mianowicie jest taka ciekawa opcja. Ja wyjdę wyżej. Tak, kiedy w tym podstawowym poziomie, najwyższym w ramach tego projektu i nacisnę te trzy kropeczki, kwadraciki, jak to nazwać, istnieje, zobaczmy, ten trzeci bloczek od dołu, następna scena. I to jest coś takiego, co pozwala nam tworzyć, no właściwie tutaj może nawet nie tak jak w Scratchu, ponieważ w Scratchu i tak naprawdę wszystko było w ramach danego duszka. Tutaj pozwala nam tworzyć jakby kolejną, zupełnie nowy programik, nową jakby aplikację w ramach tego programu. Ponieważ tutaj między nimi to tak za bardzo nie będzie związku, zaraz zobaczymy, kiedy stworzę nową scenę, stworzyć coś zupełnie nowego. Ale wybieram nową scenę. Mogę ją nazwać, proponuje mi scena druga, OK. Może być scena druga. I zobaczmy, tutaj między nimi nie ma żadnej głości, tak? Tutaj pojawiają się puste tło, żadnego obiektu, czyli właściwie nie ma nic. Właściwie musiałem tworzyć wszystko znowu od podstaw. No ale na szczęście nie jest tak źle. Wychodzę poziom wyżej i zobaczmy. Mam scenę pierwszą, czyli to, co robiłem do tej pory, w której pojawił się napis też pierwsza scena. No i scena druga, którą dopiero będę tworzył. Tak naprawdę, czym się miałyby różnić te dwie sceny akurat w tym przypadku? Może być tak, że ten pierwszy etap jest z trzema planetami, a na przykład drugi będzie z pięcioma planetami. Pingwin będzie ten sam, planety będą te same, mogą być w tych samych miejscach. Scena też może być taka sama. Czyli właściwie wiele rzeczy z tamtego poziomu przydałoby mi się. A zatem, jak je skopiować? Mogę wejść znowu w tę scenę pierwszą, naciskam te trzy kropeczki i pojawia mi się taka ciekawa opcja jak plecak. Naciskam plecak i mam dwie możliwości. Zapakuj i rozpakuj. Ja coś chyba robiłem, więc być może gdzieś tam mam już coś zapakowane, ale spróbuję jeszcze raz. Zapakuj. No i pyta mnie teraz, co mam zapakować.
No to chcę zapakować i tło, i pingwina, i planetę pierwszą, i drugą, i trzecią. Żeby potwierdzić, naciskam do góry, że wszystko chcę spakować. No i okej. Ojej. Spakowały mi się, znaczy dopakowały się wszystkie rzeczy, ponieważ to wcześniej to robiłem. Właśnie ten sam projekt wcześniej, tak się kiedyś tam bawiłem. I to zostało w tym plecaku. Ale na razie niech będzie. Wychodzę z tego. Jeszcze jeden poziom wyżej. I przechodzę do mojej sceny drugiej. No i tutaj chcę wypakować wszystko. Naciskam znowu te trzy kropeczki. Znowu plecak. I tym razem rozpakuj. Co chcę wypakować? Może na razie chcę wypakować. No właśnie, czy chcę rozpakować jako tło, czy jako obiekt, czy chcę usunąć? Może najpierw chcę rozpakować jako obiekt, nacisnąłem. A, wracisnąłem pingwina. No, czyli pingwina zdecydowanie jako obiekt. Co dalej? Moment. Rozpakuj. I tak, no i chcę rozpakować. Aha, tu zrobił kopię, tak? Czyli mamy planeta 1, 2 z takim jeszcze indeksem dwójka. Chcę rozpakować to jako obiekt. Ok, jeszcze chcę rozpakować drugą planetę, czyli znowu plecak i rozpakuj. Teraz dopiero widzę, że nie zrobiłem tego najlepiej. Za chwilę jeszcze wrócę. Znowu plecak. Dwójki jeszcze nie rozpakowałem. Tak. I jeszcze jedna rzecz. Tło. Czyli plecak, rozpakuj i tła nie mam. Tło chcę rozpakować jako tło. Ok, zastąpi nam to tło. Dobrze. Jeszcze jedna rzecz. Tutaj zrobiłem chyba to nie najlepiej, ponieważ musiałem każdy obiekt po kolei kopiować, rozpakowywać. Natomiast jest też taka opcja, jak teraz nacisnę te kropeczki, stwórz grupę. To pozwala mi zgrupować kilka duszków i pewnie w ten sposób byłoby mi wygodniej to przenieść z jednego miejsca w drugie, więc tak na przyszłość polecam to tworzenie grupy do przenoszenia. No ale już teraz, skoro wszystko mam, nie będę tego jeszcze raz robił. Proponowałem, żeby teraz było 5 planet, no więc oczywiście skopiuję dwie planety, a zatem wybieram kopiuj. No, żeby nie kopiować już teraz pojedynczo, to załóżmy pierwszą i trzecią. Skopiuję, zatwierdzam. Muszę zmienić nazwę. Tu mam jedynka, trójka, dwójka. Te końcówki, ten indeks 2 to już zostawię może, ale zmienię nazwę obiektu na czwórka. Na czwórka. Tak, z tego wyjdę. Jedynka, trójka, dwójka, czwórka. I ten ostatni. Też zmień nazwę obiektu na piątka. Zmienia na piątka. OK. No i jeszcze tylko muszę teraz jakoś ustawić. Skoro jedynka, dwójka, trójka były tutaj, załóżmy czwórka i piątka będą ciut wyżej. A zatem skoro już tu jestem, to może ustawię tę piątkę. Ona miała pozycję 800,
minus 300, czyli może teraz przesunę, tak, tam było 0 do 800, więc niech x będzie 400 w połowie między nimi. Natomiast y, no załóżmy, spróbujmy 100 na przykład, czy nie będzie za gęsto, zaraz się okaże. Czyli zatwierdzam OK i uruchamiam. No właśnie, którą scenę chcę odtworzyć, to ja chcę bieżącą, drugą scenę odtworzyć, nie pierwszą, tylko drugą. OK. I jak to wygląda? No nawet myślę, że może być. Czyli to jest całkiem dobre położenie, czyli planetę czwartą ustawię w tym miejscu. Wracam do programu. I przechodzę do planety czwartej. Do skryptów i zmieniam. Tu miało być teraz minus 400. Natomiast Y był ustawiony na 100, więc to na tej samej wysokości będzie. OK. I tylko dla pewności przetestuję. Scena druga. OK. No dobrze, jest 5 planet. Natomiast nasz pingwin oczywiście krąży pomiędzy tymi trzema. Ale musimy teraz to zmienić w jego ustawienia. Czym się to będzie różniło? Właściwie tylko skryptem pingwina, ponieważ planety i tak są nieruchome i nie mają żadnego oprogramowania. W takim razie, żadnego większego oprogramowania. W takim razie w skryptach pingwina, co musimy zmienić? Losowo. Nie od 1 do 3, tylko oczywiście od 1 do 5. No i warunki, jeżeli będziemy musieli rozbudować. Na razie mamy jeżeli 1, jeżeli 2, jeżeli 3, nie, 2, 3 nie ma, już 1, 2. I w przeciwnym razie. O, teraz dopiero zobaczyłem. Zobaczmy, tam było wszystko dobrze poustawiane. Natomiast tutaj samo się zmieniło przy tym kopiowaniu. Na pierwszą możliwą pozycję, tak? Czyli dotknięta pozycja. Więc zmieniam tutaj na planeta 1 to 1, 2 to 2. No i stawiam dodatkowe warunki, czyli podobnie jak to było tam, jeżeli. W przeciwnym razie, jeżeli i zmieniam na jeżeli dane, czyli losowa planeta z logiki jest równa, tam było do 2 na razie, czyli jest równa 3, to w przeciwnym razie, może od razu jeszcze wezmę jeden warunek, potem będę kopiował. Jeżeli w przeciwnym razie, dobre miejsce ucimy. Tak. No i tutaj też zmieniam warunek. Tam było do trójki, czyli jeżeli nasza zmienna planeta jest z logiki równa 4, to coś tam. Teraz skopiuję. Tutaj wybiorę już. Tu będzie i tak piąta planeta. Natomiast to nacisnę. Skopiuję. I się chyba pogubiłem z tymi datami. Tutaj było, jeżeli trójka, to leci na
trójkę, to kopiuję. Jeżeli czwórka, to leć na czwórkę. I w przeciwnym razie, no tak, to było źle. W przeciwnym razie leć na piątkę. No dobra, dobrze, go przetestuję. Bieżąca scena druga, graj. No i widzimy, że już lata po pięciu planetach. Mam nadzieję, że z czasem na każdą, tak. Program też działa, nalicza punkty, znika, odejmuje punkty, ok. To jest tylko ostatnia rzecz, jak zrobić to przejście między grami. To w takim razie, kiedy bym miał przejść do tej sceny drugiej, a mianowicie, no tutaj możemy wymyślić sobie jakąś wersję, cofam się do sceny pierwszej, no na pewno kiedy osiągnie ileś tam punktów, tak? Czyli załóżmy pingwin, zobaczymy gdzie ma naliczanie punktów, tutaj, kiedy jest naciśnięty, zmień o 2, no i tutaj można sprawdzić te punkty, tak? Czyli na przykład, jeżeli nazbiera już odpowiednią liczbę punktów, czyli jeżeli punkty są równe, no nie wiem, załóżmy 10, to co ma się stać? No to mamy przejść do sceny drugiej. I kompromis zdaje się. Tak, mamy kontynuację albo start, ale mamy mieć start. To start sceny drugiej. A pierwsza jest, czyli zmieniam na drugą. No i okej, ona automatycznie otwiera się w pierwszej scenie, więc jeżeli zacznę program, to zaczynam od sceny pierwszej, natomiast potem przechodzi do sceny drugiej. No dobrze, to tyle tego programu. W sumie no, tutaj było dużo powtórek, natomiast no, to, co chciałem też pokazać nowego, to właśnie ta reakcja zarówno na dotykanie, jak ale też przede wszystkim plecak, kopiowanie i przejście na kolejny poziom, czyli do kolejnej sceny. Ja tutaj tak okroiłem, widzimy, to sporo czasu mi zajęło, natomiast można by zrobić taki pierwszy, w ogóle ta scena pierwsza, powitalna, która w ogóle powie nam, na czym będzie polegał ten program, co się będzie działo, czy możemy za pomocą jakiegoś przycisku, kiedy zostanie naciśnięty ten przycisk, dopiero wtedy coś tam się uruchomi i nam program zaprezentuje, co ma się dziać. Jeżeli będziemy gotowi, przechodzimy do pierwszego etapu, potem mogą być kolejne etapy, na przykład 3, 4, 5, 6 planet, potem może czas się skracać na wyższych poziomach. Wiadomo, że to wymaga już więcej zabawy. Same poziomy może nie będą trudne do zaprogramowania, no ale jednak widzimy, jest to dosyć czasochłonne, więc no, nie będę więcej omawiał. Okej, to myślę, że tyle, jeśli chodzi o ten program. Natomiast chciałem pokazać coś jeszcze, o czym wcześniej nie mówiłem, zatem wychodzę do w ogóle startowego wyglądu. I chciałbym pokazać troszeczkę z rzeczy związanych z fizyką. Tutaj w ogóle jak w wakacje zacząłem się bawić tym programem, to okazało się, że ten program był bardzo fizyczny i kiedy rozmawiałem ze znajomymi, to właśnie o tym mówiłem, że to widać, że ten program jest stworzony na jakiejś takiej uczelni technicznej, na politechnice. To wyglądało jak taki głównie dla studentów, bo zaraz pokażę, ta fizyka jest tutaj no, bardzo ładnie rozbudowana. Ja nie jestem fizykiem, więc mam nadzieję, że nie nagadam jakiś głupot, ale kilka rzeczy mi się spodobało i też chciałbym coś tam zaprezentować jeszcze. A zatem stwórzmy nowy projekt. Nazwijmy go może zderzenia. Nie wiem, czy już nie mam. A nie, okej.
Może tym razem pozioma, też orientacja. OK. Tło może akurat tutaj nieistotne. Wezmę dwie takie kulki. Tutaj będzie może nie tyle gra, co taka zaprezentacja, taka fizyczna, pokazanie, jak mogą się zderzać dwa ciała. To zdaje się nazywa się zderzenia sprężyste, jeśli dobrze pamiętam. No to tak, potrzebujemy dwa obiekty, najlepiej okrągłe, które będą się zderzały. Ja bardzo lubię tutaj te piłeczki, ziemię, planety, więc o, coś się znowu przywiesza, to robi na mojego tableta. Moment. Czasami tak bywa. Jeszcze raz uruchamiam. Na szczęście szybko wraca ten program do życia. Czyli wybieram obiekt. Mam nadzieję, że się załaduje teraz. Może go nazwę kula pierwsza. OK. I na razie może zaprogramuję pierwszą kulę. Tak, może jeszcze raz jaka jest moja wizja tego. Na razie za dużo razy ją zmniejszę. Tutaj będzie jedna kula, tutaj będzie druga. One polecą naprzeciwko siebie. No i mają się zderzyć, odbić od siebie. No i właśnie jak to zrobić. Najpierw oczywiście zmniejszę ją. To już umiem, bo to przed chwileczką robiliśmy. Czyli kiedy program startuje, ustaw rozmiar na, tam zdaje się 20, to było OK. Na 20. Procent ustawiamy w określonym miejscu, czyli przejdźmy do idź do i tutaj może minus 600 niech będzie, to będzie ta kula po lewej stronie, natomiast co do wysokości na poziomie Y0. OK. Czyli mamy zmniejszoną po lewej stronie. No i teraz możemy albo, tak jak to zwykle robiliśmy w Scratchu, ustawić, żeby przesuwała się, zmieniała X, czy ustawić kierunek, ile kroków. Ale też mamy taką ciekawą rzecz, jak tą typową fizyczną, zobaczmy w ruchu. Możemy ustawić prędkość początkową. Szybkość, tak, szybkość na i mamy współrzędną x, czyli jaką ma mieć to ciało prędkość w osi x, a jaką w osi y. Skoro ma lecieć w prawo, to jest jednostka, to są kroki na sekundę, więc wybieram to i ustawiam na, no załóżmy 100, albo czy było szybciej, to 200 x. Y niech będzie na tym samym poziomie, czyli nie zmienia. I OK. Natomiast, no dobrze, to byłoby chyba wszystko na początek. Chciałbym teraz z drugiej strony taką samą kulę. No to wiemy, że najprostsza sprawa teraz to byłoby wyjście z tego i skopiowanie. Czyli wybieram kopiuj. Co kopiuj? Oczywiście kulę. OK. Mam kopię. Zmieniam nazwę. Co prawda ta nazwa może będzie mi specjalnie potrzebna, ale tak dla porządku zmienię na kula 2. OK. No tak, tylko jeszcze w skrypty wchodzę i zmieniam. Tutaj wielkość tak samo.
chcę, żeby była po prawej stronie, czyli zmieniam x na zwykłe 600, nie z minus, tylko na plusie, y0 na tej samej wysokości i szybkość, tamta leciała w prawo, to ta, skoro jest po prawej stronie, ma lecieć w lewo, czyli prędkość początkowa niech będzie minus 200. I może od razu przetestujemy, czyli uruchamiamy. O, one tutaj startują. O, dlaczego się nie zderzyły? One się minęły, ale nie zderzyły, każda poleciała w inną stronę. No właśnie, tak to jest ustawione w Pocket Codzie, że te ciała jakby się nie widzą, tak? One są niezależne. Ale oczywiście mamy możliwość zmiany tego, żeby mogły następować pewne zderzenia między nimi. Natomiast tutaj uprzedzam, że troszeczkę zabawy z tym jest. Metafizyka jest tutaj rozbudowana i no, może w podstawówce dzieci nie do końca będą wiedziały, co chodzi. W gimnazjum już też może być dobra okazja do tego, żeby o tym nauczać. Prawdę mówiąc, nie znam programu fizyki gimnazjum, ale to nigdy nie jest zła pora na takie ciekawostki. A mianowicie, najpierw musimy ustawić w ruchu, w jaki sposób to ciało ma się poruszać. I tutaj, oprócz tych typowo skreczowych rzeczy, które mamy, pod koniec mamy rzeczy takie bardziej fizyczne. I tutaj za tym wibrowaniem mamy ustaw typ ruchu na. Ja na razie to wybiorę. To wybrałem i właśnie mamy takie możliwości odbicia z grawitacją. Inni odbijają się od niego albo w ogóle bez odbijania. No ta wersja, którą teraz mamy automatycznie, to jest to bez odbijania. Widzieliśmy, że ciała się minęły. A my chcemy, żeby się odbiły od siebie, więc ustawiamy w obydwu to, żeby się odbiły. To przechodzę też do kuli pierwszej. I w kuli pierwszej też w skryptach oczywiście zrobimy to, że mają się typ ruchu na odbicia z grawitacją. I zobaczmy, co teraz się wydarzy. O, odbiły się co prawda, ale spadły. Tutaj jeszcze raz pokażę. Zobaczmy też, tutaj mamy uruchom ponownie, ta druga opcja. Dlaczego nie ma tak, jak byśmy chcieli, żeby pięknie się odbiły i poleciały każda w swoją stronę? Nie ma tak, dlatego, że włączyliśmy nie tylko odbicia, ale odbicia z grawitacją. Czyli jesteśmy w realnych warunkach i automatycznie jest ustawione na nasze warunki ziemskie. A zatem zobaczmy, jaka jest grawitacja tutaj w tym programie. Jeszcze niżej mamy, cóż takiego, o, ustaw grawitację dla wszystkich duszków na. No i mamy rzeczywiście tak mniej więcej, jak to jest na Ziemi, a mianowicie, jeżeli chodzi o x, to 0, o y minus 10 kroków na sekundę kwadrat. Żeby te planety nam nie spadały, ustawimy sobie, mam nadzieję, że nie powiem nic złego, stan nieważkości, czyli że no, nie są przyciągane przez tą planetę, na której się znajdują, tylko mogą sobie swobodnie latać. Czyli wyłączamy grawitację. I zobaczmy, co teraz się wydarzy. O, pięknie się odbiły i poleciały każda w swoją stronę. No dobrze, to mi się podoba. I tutaj jest też taka ciekawa rzecz, można się pobawić. No bo teraz tak, ja może zostanę już tylko przy jednej kuli. Co by było, gdyby się okazało, że, bo mamy ustawione, że one lecą z prędkością, każda z nich, 200 kroków na sekundę.
A załóżmy, jedna poleci wolniej i będzie miała tylko 100 na sekundę. I jak to wtedy będzie wyglądało? O, widzimy, jedna wolniej. O, leciała wolniej, ale po odbiciu ucieka szybciej teraz. No i można sobie eksperymentować. Tutaj no, nie będę teraz tak od początku robił takiego większego oprogramowania do tego, no ale też istnieje właśnie taka możliwość, żeby zrobić jakieś takie przyciski, które pozwolą nam sterować, to znaczy z jaką prędkością, czy te prędkości początkowe będziemy sobie ustawiali, czy użytkownik tej aplikacji będzie sobie ustawiał, no i będzie obserwował zmiany, tak? Tak sobie wyobrazić jakieś zajęcia, gdzie mówimy o tam tych zderzeniach, jak to wygląda. Ale jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Oprócz tego, że możemy ustawić prędkości, to zobaczmy, w ruchu, też w tych fizycznych rzeczach pod koniec, mamy ustaw masę. Czyli biorę to, ustaw masę na kilogram, czyli ustawiamy, że ta jedna, to jedno ciało waży 1 kilogram. Ja może znowu wrócę do tej prędkości 200 początkowej, żeby leciały początkowo z taką samą prędkością. Tu jest masa kilogram. Przechodzę do kuli drugiej i w niej ustawię też masę, ale na jakąś inną, czyli ustawię masę na 5 kg na przykład, tak? 5. I zobaczmy, co teraz się wydarzy. Lecą. O! I widzimy, ta jedna uciekła szybko, a druga tak nawet nieznacząco, nieznacznie zmieniła prędkość. No to może zrobię tylko jeden eksperyment. A co by było, gdybyśmy zmienili tę masę nie na 5, ale na przykład na 2 kg, czyli masa jednego jest 2 razy większa. Prawdę mówiąc, nie przeliczałem tego tak teoretycznie, jak to powinno wyglądać, tylko się bawię praktycznie aplikacją. Mam nadzieję, że to działa jak powinno. O, zderzyły się, jedna uciekła z większą prędkością, druga tak ledwo się toczy w tamtą stronę. Czyli jest taka okazja tego, żeby się pobawić, można tutaj, widzimy, eksperymentować. No widzę, że ten czas nam dzisiaj ucieka tak nieubłaganie, chyba za dużo czasu jednak do tego kreta na początku poświęciłem, no ale to też taka, myślę, ciekawa i wciągająca gierka. To może tak, ja tylko pokażę, bo ja już kiedyś zrobiłem te gry, teraz prawie na początku, jak zacząłem się bawić Pocket Code. Oj, za mocno wyszedłem. To tak, jeżeli chodzi o zderzenia fizyka, czyli to jest to, bo coś nie chce się uruchomić. No nie, niestety nie pokażę, ale coś się dzisiaj właśnie zacięło w tej aplikacji, nie wiem, co tam się wydarzyło. Natomiast zrobiłem taką, tam można ustawiać masy, ustawiać prędkość jednej z nich i w ten sposób można się też bawić. Natomiast jeszcze jedną chciałbym pokazać aplikację, mam nadzieję, że się uruchomi. O, rzuty fizyka. Tutaj też jest, kiedyś zrobiłem taką aplikację. Ja może tutaj pokażę tylko, jak ona działa. Ona pozwala ustawić sobie właśnie takie parametry. Tutaj na początku zaraz pojawi się kula. I co możemy ustawić? Możemy ustawić, przepraszam, będę mówił troszeczkę może fizycznie, ten wektor prędkości początkowej.
Czyli możemy ustawić, nie wiem, na takim zakresie od 0, jeżeli chodzi o x, do 250 kroków na sekundę. Jeżeli chodzi o górę czy dół, to możemy minus 100, maksymalnie 300, tak? Czyli tutaj są to, jeśli dobrze pamiętam z fizyki, jakieś tam rzuty ukośne, poziome, pionowe, bo możemy zmienić to i będzie teraz pionowo w górę i obserwować. Co jeszcze jest ciekawego, może tak zademonstruję. Tutaj jest przycisk play, czyli za pierwszym razem właśnie na coś za bardzo nie chce działać. O, teraz fajnie zadziała. O, teraz już działa. A czyli widzimy ten, tak jak nazywał ten wektor, ona, piłka tak poleciała, odbija się i leci. W każdym razie możemy teraz przerwać już. Możemy zobaczyć, jak to by było, gdyby nie miała lecieć do góry, tylko w poziomie. O, to ten rzut poziomy. I co tu jeszcze mamy? A właśnie, odbijanie. Zobaczmy. Też mamy jeden z parametrów. Zapomniałem, jak się nazywa, zaraz zobaczę. Ale tak jakby sprężystość, czyli jak wysoko się będzie odbijać. Przedtem było ustawione na, o, mogę ustawić na 100, czyli to, że jest idealnie sprężysty, odbija się, nie wiem, jak piłeczka kauczukowa od twardej powierzchni. I teraz widzimy, jak spada, to ona wraca, o, na taką samą wysokość prawie, z jakiej startowała, tak? Ale mogę zmienić to sprężystość na, no zaraz zobaczymy, na 20 i ona spadnie i, o, prawie, że usiadła od razu, a gdyby sprężystość była taka zerowa, to, o, od razu się pokulała. Jeszcze tylko pokażę, gdzie to jest ustawione. A mianowicie w tej kulce w skryptach mamy masa jest jakaś ustawiona. Momencik. A, to jest za pomocą zmiennych. Ustaw współczynnik odbicia. Jeżeli wejdziemy w ruch i w te niebieskie klocki, to mamy pod koniec jeszcze takie dwie wielkości. Ustaw współczynnik odbicia na ileś procent, czyli im większe, no, tym doskonalej się odbija. Natomiast ustaw tarcie. Z tym tarciem trochę eksperymentowałem. Nie wiem, muszę jeszcze to troszeczkę doczytać, czy też zobaczyć, jak to działa, bo jakoś tak specjalnych różnic co do tego tarcia nie widziałem, ale w każdym bądź razie jest też taki parametr, też można to ustawiać, więc jeśli ktoś z Państwa bawi się fizyką, czy chce się bawić fizyką tak eksperymentalnie, ale też trochę teoretycznie, praktycznie, to akurat ta aplikacja Pocket Code daje świetne możliwości, ponieważ ta fizyka jest tutaj rozbudowana jak w żadnej chyba innej aplikacji. No, bardzo mi się to podoba, bardzo mi to zachwyciło, to część fizyczna na początku. Tym bardziej, że tutaj twórcy chyba zaczynali właśnie od tego. Cała ta część scratchowa, która jest taka może atrakcyjniejsza, jest w miarę nowa. Natomiast ta część fizyczna była chyba od początku. No i widać, że tutaj na to postawili. Być może to był ich takim głównym, pierwszym priorytetem i zadaniem. Ja tylko postaram się znaleźć. Może jeszcze potem dorzucimy, ponieważ to, co Państwu pokazywałem, co nie chciało zadziałać przed chwilą, to można do tego projektu wejść. Tutaj ja wrzucam link. To jest ten projekt, który pokazywałem przed momentem. Natomiast ten drugi projekt zderzenia z jakiegoś powodu przestał mi działać dzisiaj, nie wiem dlaczego. Też ma taki link i przez te linki można przechodzić do
można przechodzić do danego projektu, można go gdzieś tam sobie ściągnąć i bawić się, przerabiać, czy też zobaczyć, jak to jest stworzone. OK, to tyle. Ja chciałem się tym z Państwem dzisiaj podzielić. Jeśli są jakieś pytania, to postaram się w miarę możliwości odpowiedzieć. No, bardzo mi miło, że szkoda, że już koniec. Takie podstawowe rzeczy, które chciałem pokazać, myślę, że udało mi się zaprezentować. Sam też się uczę, bawię tą aplikacją i myślę, że jak coś jeszcze odkryję ciekawego, chętnie się podzielę. Natomiast, tak jak mówiłem ostatnio, ta aplikacja mocno się rozwija, ciągle coś... coś zniknęło. No cóż, my tak się śmiejemy na niektórych szkoleniach, że mówimy dziwne, u mnie działa. Trudno mi powiedzieć, co się stało, dlaczego to zniknęło. Kiedyś też się bawiłem z tym kopiowaniem. Nigdy nic mi się nie wydarzyło, czy ani za pierwszym razem, ani za drugim. Nic takiego mi się nie wydarzyło, żeby coś zniknęło. To, no nie wiem, czy jakaś chwilowa awaria, czy coś tam może przez przypadek pani nacisnęła i przez to zniknęło. No trudno mi powiedzieć. No ale skoro jest drugi, to można teraz skopiować z powrotem ze sceny drugiej do pierwszej i mam nadzieję, że razem nie zginie. Tak też zachęcam do tego, żeby śledzić na bieżąco, co tam ciekawego słychać w Pocket Codzie. Tak jak mówię, ciągle się rozwijają, ciągle coś nowego. Widzę, że tam prace trwają, jakieś nowe pomysły. Zachęcają do tego, żeby wysyłać do nich pomysły. Czasu jest też mało, ja też zachęcam, gdzieś tam mówiłem. A propos tego kosmosu, jest też na tej stronie Galaxy Game Jam. Wydaje się, jest jakaś taka akcja projektowania czy tworzenia gier i innych programików właśnie w Pocket Codzie i można też tam się zgłaszać, jest zarówno indywidualnie, jak i dla szkół, dla jakichś takich grupek kilkuosobowych uczniów, można tam zgłaszać, bawić się, jeśli ktoś jest zainteresowany, to odsyłam właśnie wierzchnika błędu w tym, gdzie chcę wziąć udział. To zdaje się ostatnio mówiłem, jest też rozbudowywana ciągle taka możliwość konwersji ze Scratcha do Pocket Coda. Jak wejdziemy na główną stronę, to tutaj Pocket Coda, to w ustawieniach po prawej stronie do góry zaraz jest konwersja i można się bawić, wyszukać coś swojego, ściągnąć, dopracować, zmienić też. Także ostatnio się okazało, że wszyscy prawie, którzy brali udział w webinarze, byli miłośnikami Scratcha i znali Scratcha, także teraz ta wymiana jest jeszcze lepsza. Chyba cały czas jest oznaczona jako wersja beta tego konwertora, ale natomiast mam nadzieję, że już niedługo będzie jako taka wersja stabilna, prawie doskonała. To i ja dziękuję w takim razie. Widzę, że pytań nie ma, ale mam nadzieję, że jak coś, to możemy się jakoś kontaktować przez Krzysztofa, Iwonę, przez mistrzów kodowania. Czy w przyszłym roku będzie jakiś kolejny? No zobaczymy. Na razie zaplanowane były te dwa webinary odnośnie Pocket Coda, natomiast co dalej, to nie mamy żadnych konkretnych planów, ale jeśli oczywiście będzie taka potrzeba i zainteresowanie, to nie będzie problemu. Również dziękuję bardzo, życzę radosnych
świąt, miłego wypoczynku już niedługo. Dziękuję bardzo za uwagę.